Dziękuję. Ja byłam szefem komisji w eurowyborach, a swoją przygodę z udziałem w komisji zaczęłam troszeczkę wcześniej w referendum warszawskim. Również zostałam szefem komisji, więc mam doświadczenia z dwóch komisji, jako szefowa dwóch komisji. Wcześniej nie interesowałam się wyborami, ale po prostu wtedy doszłam do wniosku, że trzeba czas zacząć. Tak? I co mogę powiedzieć, moje obserwacje. Po pierwsze, w obydwu komisjach zauważyłam sporą grupę albo urzędników, albo ich przyjaciół. Trafiają się oczywiście ludzie tacy jak ja z zewnątrz, ale uważam, że oni są nadal w mniejszości. Dlatego konieczne jest, aby tą strukturę składów komisji zmieniać. Potrzebny jest nasz udział zwykłych ludzi. Druga rzecz, którą zauważyłam, to w ostatnich eurowyborach jako szefowa komisji stawiłam się do urzędu dzielnicy, do pełnomocnika wyborczego z całym pakietem dokumentów, ale oczywiście właściwie przygotowanych, przekazanych po wywieszeniu protokołu i jako szefowa, która odpowiada za pracę komisji, poprosiłam w urzędzie o kserokopię protokołu na wypadek, gdyby potrzebne były jakieś wyjaśnienia, jakieś ode mnie, żebym miała również możliwość przypomnienia sobie całej sytuacji. Pan pełnomocnik odmówił mi wydania kserokopii protokołu, powołując się na wytyczne komisji, Państwowej Komisji Wyborczej. Przy czym, no oczywiście pokazał mi wytyczne, w których było jasno napisane, że mogą być 3 egzemplarze protokołu. Nie przekonał mnie, jak później okazało się, to ja miałam rację, bo był nawet komentarz. Ja prosiłam nie o odpis protokołu, tylko o kserokopię. Ja oczywiście tą kserokopię dostałam i okazało się później, że ja miałam rację, mam satysfakcję. Trzecia rzecz, którą chcę Państwu powiedzieć, ale to może już nie z komisji, tylko po komisjach i może taka troszeczkę większe zainteresowanie tym, co się dzieje przy wyborach i jakie są regulacje. Chcę zwrócić uwagę na ostatnią zmianę przepisów kodeksu wyborczego i wprowadzenie możliwości powszechnego głosowania korespondencyjnego. To się zacznie od przyszłego roku. Proszę Państwa, już kasus wałbrzyski już nie będzie funkcjonował, bo zwykli ludzie interesują się coraz bardziej komisjami. Nie będzie można wynosić kart, trudniej będzie wynosić karty do głosowania z lokali wyborczych, tak jak to miało miejsce wcześniej, ale powszechne głosowanie korespondencyjne umożliwi po prostu pozyskiwanie tych kart drogą korespondencyjną. Nie musimy już chodzić od wyborów przyszłorocznych do komisji. Możemy złożyć wniosek wcześniej w urzędzie. Dostaniemy kartę do głosowania korespondencyjnie. Co z tą kartą zrobimy, to już nasza sprawa. Czyli nie będzie takiej kontroli, jaka jest w komisjach. Ja osobiście bardzo obawiam się tego nowego przepisu. Obawiam się, że to nam zastąpi właśnie kasus wałbrzyski. Będziemy mieć kasus korespondencyjny. To tyle, co chciałam powiedzieć. Zachęcam Państwa naprawdę do pracy w komisjach, do interesowania się tym, co się dzieje. Ja muszę powiedzieć, że przez wiele lat też traktowałam ten obowiązek wyborczy jedynie w zakresie pójścia do komisji i oddania głosu. Niestety musimy zrobić więcej, musimy się bardziej interesować tym, co się dzieje w komisjach. Musimy po prostu patrzeć na ręce członkom komisji albo wręcz i pracować w tych komisjach, żeby było nas coraz więcej, żebyśmy mieli dostęp do różnych informacji. I tyle. Zachęcam wszystkich serdecznie, chociaż do udziału w komisjach jako mężowie zaufania. Dziękuję bardzo.